29 sierpnia wspominamy świętą Eufrazję od Najświętszego Serca Jezusa, zakonnicę. Róża Eluwa Tingal urodziła się 7 października 1877 roku w indyjskim stanie Kerala. Pod wpływem pobożnej matki od wczesnych lat chciała zostać świętą. Za wzór świętości obrała swoją patronkę, świętą Różę z Limy. W wieku 12 lat została aspirantką w Zgromadzeniu Sióstr Matki Karmelu, założonym w roku 1866 w stanie Kerala przez włoskiego misjonarza, ojca Leopolda Beccara, karmelitę bosego. Jest to zgromadzenie zakonne obrządku staromalabarskiego. Przyjęła imię zakonne Eufrazja od Najświętszego Serca Jezusa. Pragnęła żyć w ukryciu. Posługi wyznaczane jej przez zgromadzenie przyjmowała zawsze z pokorą i w duchu posłuszeństwa. W maju 1900 roku złożyła śluby wieczyste w klasztorze w Olur, gdzie spędziła 48 lat życia. W roku 1904 została mistrzynią nowicjatu, który prowadziła do roku 1913, kiedy została przełożoną. Nazywano ją modlącą się matką albo chodzącym tabernakulum. Była wielką apostołką kultu Eucharystii i modlitwy różańcowej. Łączyła kontemplację z działaniem apostolskim. Spotykanym osobom okazywała czułość i matczyną troskę. Wielu ludzi prosiło ją o modlitwę, powierzając jej swoje troski i cierpienia. Wierzyli, że jej modlitwy są wysłuchiwane. Wiele modliła się także za zmarłych. Bardzo kochała Kościół. W głębi serca przeżywała wszystkie jego bolączki i problemy. Czyniła pokutę w intencji osób, które zadawały ból Kościołowi. W modlitwie przed Najświętszym Sakramentem zawsze pamiętała o papieżu, biskupach, kapłanach i zakonnikach. Zmarła w opinii świętości 29 sierpnia 1952 roku w Olur w wieku 74 lat. Została beatyfikowana 3 grudnia 2006 roku. 4 kwietnia 2014 roku papież Franciszek podpisał dekret o uznaniu cudu za jej wstawiennictwem, a 23 listopada 2014 roku włączył ją na placu Świętego Piotra w Rzymie w poczet świętych. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Eufrazji. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże, módl się za nami. Bądź nam.